Yo, cześć, siema, cześć. Całki, całeczki, całeczki wymierne. Mamy taki ułamek, pyk, na górze coś, na dole coś. No i żadne tutaj piękne, proste wzory nie wchodzą, żadne podstawienie też nie. Części tak samo też nie. Co robimy w takim przykładzie? Pierwsze, to co my tutaj na dole, nasz mianownik, musimy rozbić na postać iloczynową. Tak, żeby to było jakieś takie nawiasy, na przykład, nie wiem, x plus 1, x plus 2, przemnożone przez siebie, żeby to tak prosto, fajnie wyglądało. Potem będziemy mogli to rozbić na prostsze i będziemy mieli odpowiedź. Więc teraz, jak to robimy? No, tutaj musimy znaleźć miejsca zerowe tego wielomianu, to po pierwsze. No i jak to zrobić może? No jak pamięta ktoś z liceum, albo no widzisz to w oczach, jesteś wielkim magikiem, czarnoksiężnikiem, potrafisz takie rzeczy wyciągnąć z głowy, albo musisz po prostu zastosować tak zwane jakieś tam twierdzenie, coś tam, ten teges i potem sobie podzielić Hornerem. To stwierdzenie nie ma znaczenia, po prostu jak masz to, szukasz ostatni ten wyrazik minus jeden, no i patrzymy na wszystkie jego dzielniki. No minus jeden ma akurat jeden, ale zazwyczaj po prostu najlepiej patrzeć 1, 2, 3. No i teraz musimy sprawdzić, czy to coś dzieli. Dlatego tego odpalamy Hornera. Jak liczymy Hornera, po prostu wpisujesz 1, 1, minus 1 i minus 1. Teraz skąd ja to wziąłem? No to są po prostu współczynniki przy kolejnych potęgach, jakie tutaj są. Tutaj są akurat same jedyneczki. Wiadomo, jeżeli na przykład tego by tutaj nie było, to w miejscu x2 musielibyśmy wpisać 0. No ale to nie tutorial z Hornera, tylko po prostu tutorial z tego, jak to szybko rozdzielić. Więc co, rzucamy po prostu. Zaczynamy od jedynki klasycznie. Przepisujemy pierwszy współczynnik 1 razy 1. Dodać 1 to jest 2. 1 razy 1. Dodać minus 1 to jest 1. No i znowu minus 1 jest 0. Na końcu wychodzi nam 0, czyli znaczy, że się dzieli. Czyli elegancko Pyrant klasa. Więc na pewno wiemy, że to nam podzieli ten piękny wielomian, no i wpisujemy tutaj x minus 1, no i zostaje nam po kolei to, co mieliśmy tutaj na dole, czyli x kwadrat dodać 2x, dodać 1. No i góra też zostaje, x kwadrat dodać 7x, dodać x, no dx też musi zostać, no i całeczka tak samo. No i całeczka, to ma być całeczka, a nie znak funta sherlinga, czy coś tam, brick, brink, brightlinga. My lecimy dalej, idziemy dalej, dalej musimy to rozbić. No tutaj możecie sobie policzyć deltę, możecie strzelać dalej, więc co, no rozbijamy dalej. Tu już no wypadałoby wiedzieć, że to będzie po prostu x minus 1, nawet jest wzór stosownego mnożenia, więc będzie x plus 1 do kwadratu, dx za tym, 5x kwadrat, dodać 7x, no i cyk. No i teraz jest teraz ten najgorszy moment. Ten moment, w którym jak widzisz taką całkę wymierną, powinieneś od razu uciekać jak najdalej. No generalnie, jeżeli nie jesteś kozakiem, nie chcesz się z tym pierdolić, no to po prostu tego nie rób i przyjmij minus 10 punktów, czyli tam za to będzie. No teraz co musimy zrobić? No musimy teraz rozbić tą całkę tak, żeby w mianowniku było na przykład po prostu x minus 1, x plus 1 i tak dalej, same takie proste te dringasy. No i jak to zrobić? No, jeżeli to rozbijemy, no to będzie to wyglądać tak. Po pierwsze będziemy mieli tutaj jakieś A, gdzie A może być nie wiadomo czym. Tu jest x minus 1, potem mamy jakieś kolejne B, tu musi być nasz kolejny wyraz, czyli x plus 1. No i jako, że tutaj mamy do kwadratu, no to przy tym rozkładzie będzie x plus 1 do kwadratu. Musimy zrobić wszystkie takie nasze, tutaj te rzeczy, które są na dole. Jeżeli na przykład zamiast tego mielibyśmy jeszcze tutaj x plus 3, no to musielibyśmy dodać na przykład kolejny taki ułamek z x plus 3 na dole. No i oczywiście tutaj jest wszędzie dx na końcu, no ale nie mamy na to miejsca. No i teraz no skoro mamy wyjść, co jest w A, co jest w B, a co jest w C? No tutaj jest tak zwana kaszana i to jest to, gdzie się zaczynają schody, problemy i tak dalej. Teraz jak z tej postaci, którą mamy tutaj po prawej stronie, przejść w tą postać, z której wychodzimy? No trzeba wszystko sprawdzić do wspólnego mianownika, przemnożyć jedno razy drugie. Więc co my tutaj będziemy musieli zrobić? No mianownik na dole to jest whatever, bo to no, dojdzie do tego samego, co jest tutaj. No a tak to z A, z tym A, co nam się stanie? Będziemy mieli A razy to, przez co musimy przemnożyć, żeby był wspólny mianownik, czyli przez x plus 1 do kwadratu. Potem mamy co? B. B. B musimy przemnożyć przez co? Przez x plus 1 razy x minus 1, żeby było to samo. No i potem C. Zostaje Hor, zostaje nam to, tego Hornera tu usuńmy, C, x minus 1, no i tyle. No i to będzie nasz licznik. A co mamy w liczniku? 5x kwadrat, dodać 7x. No i mamy teraz to elegancko przyrównane. No i jak z tego teraz wyliczyć nam A, B i C i D? No nic bardziej prostego, wystarczy to wszystko przemnożyć i będziemy mieli zrobione. No, to jest bardzo dużo roboty, to jest sposób pierwszy, no ale tej, żeby pokazać jak to działa, zróbmy to. A, x kwadrat, dodać 2, AX, dodać A, dodać B, x kwadrat, odjąć B, dodać C, x minus C, równe 5x kwadrat, dodać 7x. No i teraz dalej, teraz musimy sobie pogrupować, widzimy, że będziemy mieli A plus B przy x do kwadracie, dodać 2A, potem co mamy jeszcze przy x plus C, to jest przy naszym x, no i dodać A minus B minus C przy, no przy niczym, to jest nasz wyraz wolny. No i tu mamy coś takiego i teraz widzimy, że no w takim razie możemy z tego zrobić układ równań, bo wiemy, że A plus B musi być równe 5, żeby mieć to przy x kwadrat, 2A plus C musi być równe 7, no i A minus B minus C musi być równe 0. I farafą, mamy układ równań. Jak go teraz rozwiązać? No, trzeba tu znaleźć jakiś tajny sposób. Powiedzmy, że z tego wyznaczymy sobie A, z tego prosto wychodzi, że A to jest B plus C. No i teraz wszędzie musimy wstawić sobie za A, B plus C, więc będziemy mieli na górze 2B plus C równe 5, no i 2B plus 3C równe 7. No i teraz co? Możemy to odjąć stronami, cyk pyk, odejmujemy. Minus 2C równe minus 2, no i C równe 1. No i co? No jak już mamy C1, no to teraz wystarczy gdziekolwiek podstawić. Tutaj widzimy, że mamy 2A plus C, więc po prostu za C podstawiamy, czyli wychodzi, że 2A plus
plus 1 równa się 7. No tutaj widać, że A jest od razu równe 3. No i w takim razie z pierwszego równania mamy, za A wstawiamy 3 plus 2 równe 5. O, znaczy plus B. Plus B, no i B musi być w takim razie równe 2. Proste. No i w ten sposób dużo pierdolenia, ale wyszło nam A równe 3, B równe 2 i C równe 1. Fajnie, co? Nie, nie fajnie, bo to zajmuje bardzo dużo miejsca, czasu i wypruwa całe chęci z życia. Więc w ten sposób to tylko ostateczność. Tylko ostateczność. W ostateczności, tylko jak już nie mamy, nie wiemy co robić, no to to możemy zrobić. Ale tak to, no, jebać. Teraz zobaczmy tajną sztuczkę. Widzimy, że tu jest x plus 1. Tu też jest x plus 1, okej? Okay? To znaczy, że jeżeli jakimś cudem wstawimy sobie na przykład za x minus 1, to wyzeruje nam się to i to. Nie będzie b, nie będzie a. I zostaje nam tylko c. I mamy to zrobione, więc taką metodą postawienia możemy to fajnie zrobić. Więc wstawiamy teraz wszędzie za x minus 1. No tutaj widzimy, że z tego nam wyjdzie 0. Tu będzie razy 0, więc też zostaje nam 0. No a w drugim zostaje nam co? C. C razy. Minus 1 minus 1 równa się 5. Minus 1 do kwadratu to jest 5. Dodać 7 razy minus 1, czyli minus 7. No i klasa. W takim razie wychodzi nam minus 2c równe minus 2. No i c równe 1. Bardzo szybko, fajnie, sprawnie i na temat. Więc teraz dalej, lecimy dalej. Co możemy jeszcze zrobić, żeby jakkolwiek coś tu wyzerować? Jak wstawimy x równe 1, no to wyzeruje nam się to i wyzeruje nam się to. Więc fajnie. Mamy 1 plus 1 do kwadratu to jest 4. 4a. No tu mamy 5 plus 7, czyli 12. I w ten sposób a równe 3. No i zostaje nam b. Za b nie mamy jak to zrobić, żeby wyzerować dwa pozostałe, bo są różne. Na b posiada jeden i drugi, więc tutaj akurat nam by się to, no, niekoniecznie jakoś sprawdziło, no ale mamy już a, mamy c, więc możemy na przykład, nie wiem, wstawić po prostu sobie 0. Tak prosto, żeby tą prawa strona nam się wyzerowała. 0 też jest proste liczyć, więc po prostu wstawiamy 0 i liczymy dalej. A to jest 3, czyli mamy 3 razy 0 plus 1 do kwadratu to jest 1, czyli po prostu 1. Przy b mamy 1 razy minus 1, czyli minus b nam zostanie. Trzecim c, 0 minus 1, minus 1, czyli minus c. No i na końcu 0. A my już wiemy, że c to w sumie jest 1. W ten sposób wychodzi nam 2 równe b. I mamy odpowiedź, mamy wszystkie odpowiedzi. O wiele szybciej a równe c, znaczy a równe 3, b równe 2, no i c równe 1. Cyk, pyk, pięknie nasze odpowiedzi. Więc jak już mamy to, no to teraz z górki. Wracamy do naszej całki. No i teraz wystarczy po prostu sobie tutaj wstawić w odpowiednich miejscach. Za a, b i c. Za a wstawiamy 3, za b 2 i za tu 1. No i teraz takie całki już prosto, elementarnie da się rozwiązać. Więc dobra, rozbijmy sobie to i wystawmy te wszystkie niepotrzebne rzeczy przed nawiasik. Będziemy mieli 3 całki z 1 przez x 1 x, dodać 2 całki z 1 przez x plus 1, dodać 1 przez x, dodać 1 kwadrat dx. No i cyk. Wychodziłem w takim razie, że to jest 3. Tutaj jest piękny wzór na to, że to jest po prostu logarytm naturalny. 3 logarytmy naturalne z tego, co mamy w mianowniku. Oczywiście musi to być w wartości bezwzględnej. Pytasz czemu? No, zrób sobie logarytm naturalny z liczby ujemnej. Powodzenia ci życzę. Potem dodać 2. Znowu mamy prosty wzór. Logarytm naturalny x plus 1. Dodać. No dodać co? Co robimy z tym ostatnim wyrażeniem? Co robimy z tym ostatnią całeczką? Obliczmy sobie tutaj na dole. Generalnie cyk to jest całka z czego? 1 przez x dodać 1 do kwadratu dx. Co tu można zrobić? Zastosujmy sztuczkę podstawienia. Powiedzmy, że nasze u to będzie x plus 1. Na czym wiemy, że no du to jest po prostu dx. Wow, no i teraz jak to prosto wygląda? 1 przez u kwadrat du. No i tu już widać, że to po prostu jest co? Całka z u do minus drugiej du. Znaczy generalnie tu już jest wzór, tu już jest wzór, no ale też można to rozkminić. Która liczba, znaczy nie, jaka funkcja pochodna z niej daje nam coś takiego? No, no co? Pierwsze, musi nam spaść stopień o 1, czyli będzie u minus 1. To by musiało być, żeby taka była piękna całeczka, bo stopień nam spada o 1, czyli będzie z minus 1 minus 2. Zgadza się. No i ta minus 1 musi jeszcze wlecieć przed tutaj to, co nam będzie pochodnowane. Więc tu musimy dać minus, żeby jak spadnie ten minus, był plus, koniec końców. No czyli po prostu widzimy, że to jest co? No nie plusi, tylko minus. Za u wstawiamy x plus 1, wstawiamy x plus 1. To wszystko do minus pierwszej. No i na końcu oczywiście, o czym musimy pamiętać? O c. No i to tyle. Tak został rozwiązany ten przykład. Całki jakiej? Całki wymiernej. Obrzydliwe są te całki. Najlepiej tego nie liczyć. Korzystać z kalkulatora, bo tu naprawdę więcej pierdolenia niż myślenia.